Cześć, tu znowu Gimper i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Serious Sam 3 BFE, poziom The Silent Riddler. Jesteśmy, no, gdzieś tu przy samym początku. Weszliśmy już do tego miasta. I jest tu ciężko. Chodź po te beczki, chodź, chodź. O, przeżył to. Nice, nice! Blisko było. Tu już jestem, nie, stop, tu były sekrety jeszcze. Tu gdzieś był sekret. Gdzieś go ominąłem. Chwileczkę. Nie popuszczę tej, że... No, fuck. Potwory sobie odpaliłem. I kolejne mechy. Tutaj te sekrety były. Jednak to na środkowym placu bardziej. O! Źle! Bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Źle to zrobiłem. Trzeba przejść. Jak jestem tu. Ojej. Coś sobie uruchomiłem znowuż. No chodźcie tutaj, mechy. Tutaj był ten sekret. W tym miejscu. O, mini secret found. To mamy już 4 sekrety za nami i teraz tak. O, o, wow. Niech no ja sobie rzucę okiem, czy na pewno mamy 5, 6, 7, 8. Dobra, wszystko mamy do tej pory. Możemy lecieć dalej. Tutaj jest zajebisty sekret. A, zaraz wam tutaj pokażę. Mamy sobie... Aha, tutaj idziemy, to jest talent jakiegoś tam muzeum, nie jest... I tu jest bramka niby biletowa. My tu bez biletów wchodzimy, bo oczywiście też wszystko wymarło, ale uwaga, możemy sobie do tej budki tutaj zajrzeć. Zamknąć drzwi? Nie możemy zamknąć drzwi, ale patrzcie, mamy klienta. One ticket, please. O, ale nie daliśmy mu biletu, bo nie mamy. Line up, I am offering free tickets to hell. Chcecie bilety? No to macie. Czyli ustawcie się w kolejce. Tylko tutaj darmowe bilety do piekła. Okej, okay, to jest kolejna sprawa. Najpierw musimy iść tam na prawo. Żeby tam wejść, będziemy potrzebować karty dostępu. To jest fajne, że sami zdecydowali się przywrócić ten pomysł z kartami dostępu. Troszkę w innej formie niż to było robione tam, na przykład, nie wiem, w Duke Nukem 3D. Ale sam pomysł ciekawy. Od czasu do czasu właśnie musimy sobie znaleźć. Tam normalnie byśmy potrzebowali karty. Idziemy także tutaj. O, tutaj jest you picked up a keycard. Taką informację dostajemy. Tutaj pojawi się masa potworków zaraz. No i wiadomo, teraz możemy dostać się w miejsce, które umożliwi nam dalsze przejście poziomu. Po pysku zbieraj. Gdzieś tu kamikadze leci, moment. Dobra. You stupid headless freaks. Stworów jak mrówków tutaj jest. O, jak tam pięknie wysadziło. Ostrożnie. O! Ała, ała, ała. To mogło zaboleć. Skończyli się już kamikadze, bo się chce się młotkiem pobawić. Jeszcze się nie skończyli. Ho! Piękny cios! Like a boss, piękny cios. Leci gdzieś jeszcze kamikadze. Tutaj, dobra, pięknie namierzony i zdjęty. Dwururki ich może potraktujemy, co? Bum. Słabą ma penetrację ogólnie ta dwururka tutaj. W tym nowym samym, nie podoba mi się to. Na przykład stoi dwóch gości, jeden za drugim. I dwururka nie ma takiej siły penetracji, żeby ich obydwu zabić jednym strzałem. Gdzieś tu clear leci, no chodź. Come at me, bro. Bum, ha, ha, ha. No i ty też, pał. Pięknie, pięknie. Lecimy sobie teraz tamto miejsce w takim razie. O. Tam będziemy musieli jeszcze coś przełączyć, żeby móc tam iść dalej.
To już jakieś potworki lecą. Szybko tutaj wleziemy, to nie zdążą za nami wejść. O właśnie, dobra. Tak, tu mamy zdrowie, zdrowie, zdrowie. Tutaj w tej budce coś jest. Nie, tu chyba nawet nie możemy wejść do tej budki. Co? Czy gdzieś możemy tu wejść? Nie wiem. Tak czy jak tutaj mamy... fajna sprawa. Kurczę, też nie pamiętam, czy to się już pojawiło. Takie skrzynie z nieskończoną... Była skrzynia z nieskończoną amunicją do rakietnicy. Tutaj mamy skrzynię z nieskończoną ilością ładunków wybuchowych z kolei. To jest kolejny sekret. Tu mamy pancerz, natomiast sekret jest wewnątrz tego dźwigu. Jest to mini zdrowie takie. To tam na zewnątrz jest masa potworów. Powinna być przynajmniej. Także te ładunki im tu rzucimy. O ile to się uda poprawnie wykonać. Nie wiem, czy się udało. Za dużo dymu tu jest. No te stworki chyba tam żyją dalej, co? Bo zrobimy inaczej. Postawiam tej ładunki i wpuszczę tego jednego cleara. Wysadziłem się. Dobra, no tam jeden clear tylko biega. Myślałem, że więcej tam tego będzie. Pobugowały się tu skubańce. O! Pięknie go w biegu zdjąłem. No to było ładne. To w sumie chyba nawet nie musieliśmy iść, nie jestem pewien. Tylko ta karta od razu nam pozwalała iść tam. A tutaj co było, że tu cleary wyskoczyły? A tu po prostu jakieś zdrowie. I jakiś armor. Fajnie. Okej, możemy iść sobie dalej, w takim razie o tutaj. Tutaj coś bardziej typowego, czyli taki korytarz, przez który musimy przejść i w którym będzie nas zasypywać masa przeciwników. Już chyba zresztą słychać. Dobra! Come get some! O, lecą gnery. No to ich oczywiście młotem potraktujemy. To jest po prostu takie... mięso armatnie. Stworzone do rozwalania ich młotem. Albo do pobawienia się z nimi. Leci i clear jakiś. Pyk go w powietrzu. Co nam tu będzie fikał? Fikasz. Znikasz. O, o, dużo ich się robi. Dobra. W takim razie czas na jakąś solidniejszą broń tutaj. Niż stary młot. Na przykład na wyrzutnie rakiet. Wow, wow. To się może teraz źle skończyć. O, na szczęście. Udało się to zrobić. Pyk, pyk. O! Za blisko. Zdecydowanie za blisko. Co teraz? Pająki schodzą. Cofnę się po ten pancerz tu. O! W łańcuchy głupio wlazłem. Bez sensu to było. Na maksa bez sensu. No, game over, fajnie. A, nie doceniam momentami siły tych ładunków. No fajnie, tam się sam zablokowałem. God, to było takie bez sensu, że aż wcisnąłem quicksave'a raz jeszcze. Jedna rakieta, jeden clear. Chociaż może być więcej rakiet na jednego cleara w sumie, jak takie będziemy puszczać. Tylko czy to jest sens, to za szybko się amunicja marnuje. Ale wymaga mniejszego skilla, zdecydowanie. Tak to trzeba centralnie w cleary celować. Możemy sobie o tak zrobić. Poczekaj, aż tu podejdą i BUM! O, wow. Zdaje się trafić tą kupą. No chodźcie, chodźcie. Nas nie dogoniat. Nas cleary nie zabijat. Pyk. Rakiety się kończą, także zaraz może być niefajnie. A zaraz też chyba przeciwnicy się kończą.
Dobra, wrócę się podbierać tam wszystko co mogę. Ten pancerz już zgarnąłem. O, tu jeszcze eksplozywsy są. Naboje też wezmę do dwururki. Okej, lecimy dalej sobie w takim razie. O, nie było to jakoś bardzo trudne. Tutaj chyba. Tu chyba jeszcze jakaś walka będzie, no właśnie. Z tym, że tutaj z klonami. Ostrożnie, ostrożnie. Bam, bam, bam. Blalalalalala. Line up, I'm offering free tickets to hell. O! Pająk mnie tu zaszedł. Rar. O, tam jakiś idzie, patrzcie. Patrzcie, cwaniaka! No chodź, o! Pięknie w pysk dostałeś. O ile masz pysk. Pięknie w otwór gębowy dostałeś, z którego plujesz tym swoim gównem. Też się pięknie złożyłeś. Okej, możemy lecieć dalej. No to wygląda. O! Dobra. Ukidoki! Pyk! Tu jakiś pajączek. Hop! Ta dwórka jest taka przyjemna do rozwalenia ich. Jeżeli się to z bliska zrobi, nie? O! O! No trochę krzywo. O! 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 Nice. O! Pięknie. O, więcej pająków schodzi. Pyk. 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 Nie zabity, nie zabity niestety. No, ma korzystanie z tej strzelby. Tylko pająkom jest bez sensu. Może takim zrobimy? O, nawet się zraniłem tym. Pyk. O! Jeszcze który? Pięknie, no chodź, chodź. Patrz, tu jestem. Tam jeszcze jakaś grupka jest. O, nie trafiłem sobie. O, dałem się trafić. O! Hopla, pancerzyk sobie zgarniemy. Amunicję sobie zgarniemy. Jeszcze gdzieś coś złazi. No, patrzcie ich. O, dałem się trafić znowu. Pięknie tam ładunek poszybował w ich stronę. Tu jest chyba, o właśnie. No prój, prój. Tak tu zaraz podejdziesz prosto na te ładunki. O, co to? Pająk. No ten arachnoid tutaj zglebił. O, jeszcze jeden. Dobra, pora, żebym się zdążył schować. Teraz mu władujemy. Dwa, trzy, cztery. Już nie żyje. Dobra, no i teraz gwóźdź programu. Czyli plan sama. Jak rozwikłać tą zagadkę? Ha, mianowicie wysadzić Sfinksa w powietrze. O, o, o! Kurde, no czemu on... Nie podoba mi się to, że domyślnie tego minigana daje. Nie chciałem do niego amunicji marnować, ale wielokrotnie on mi... bierał tego minigana najpierw, bo to pod czwórką jest i... minigun i assault rifle. Ciekawe, jakiegoś sekretu nie pominąłem? Nie, raczej nie.
Tu powinny zostać jeszcze dwa, zgadza się. Pyk. Tutaj mamy hełm. Amunicja. Gnar. Pajączki jakieś. Teraz ich nie będzie. Kolejny gnar. Gdzie wy lecicie? Tutaj jestem. Gdzie wy lecicie? Tu jestem. Pyk. Pyk. O wow, o wow. Klateczki sobie spadają tutaj. O, co to? Jak ten pająk poleciał. Strajfowanie, jumpowanie, jumpowanie. O! I pająk. I strajfowanie, i jumpowanie. All the time. Bo, 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 bo. Pyk. No, przeżyłeś? Też to przeżyłeś? O, tam się już coś pojawiło na końcu i pyk! Teraz tylko ostrożnie. O, wow, ja coś kamikadze! Niedobrze. Tak, nie cierpię tych biomechów. Trudni, trudni przeciwnicy. O, tu leci byk! Co mu się stało? Nie wiem, co mu się stało, nieważne. Idzie biomech. Leci jeszcze jeden byk, ja to słyszę. Zatrzymał się? Bo przestałem to słyszeć. O, tu jesteś, cześć. O, wyleciał. Nieźle. Oni się tam zatrzymują, bo ja za daleko tutaj poleciałem do tyłu. O! W poprzednim samie to oni nas gonili do końca, nie? Nie odpuszczali. No chodź, chodź. Pyk. Co mordę drzesz. Okej. Okay. Dobra. Póki co to w tym miejscu sobie zrobimy przerwę i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Serious Sam 3 BFE. Do usłyszenia. Cześć.